Witam wszystkich. Znowu dzisiaj wyskoczyłem do lasu, gdzie była stara granica. Pierwszy sygnał, jakiś śmieć, ale drugi sygnał już jest bardziej ciekawszy, bo wyskoczyła łódka. Jak tu widać, zahaczyłem z boku łopatą. Ale już jest fajny fancik. I to w dodatku cały. No, jest taki śmietnik. Pochodzę tu po tym śmietniku. Ostatnio tu znalazłem stare wnyki od kursownika. No, to może jeszcze coś być ciekawego. Także pierwszy fant jest i lecimy dalej szukać. Jest jakieś duże żelastwo. O, jaka drama, zawias. Od jakichś drzwi, tu duże cegły. Wszędzie jak się kopie, to cegła, korzenie. Źle się kopie. Śmieci jak pierw. Palmosy. Ale mówią, kto palmosów nie wykopie w lesie, ten do domu srebra nie przyniesie, nie? Dużo się wykopuje takich odłamków żelaznych. Taka buterka stara, płyn do mycia naczyń, nefryt, polena stream, Dąbrowa Górnicza, 15 zł, zakładowa norma 75, to chyba 75 rok około. Wysoki sygnał, ID 92. Guzik, już drugi. Przed chwilą miałem jeden guzik. Tylko mniejszy, też płaski. Ten też jest płaski. Na razie to jeszcze pełno kapsy. Jest jakaś druga monetka. Przed chwilą było 10 groszy współczesne. A to nie wiem. Jest jakaś chyba współczesne. Może 5 groszy albo coś. Bierunzi. Ja. Dobra. Jest jakaś monetka. Nie nagrywam na żywo. Ja tu mi duże kapsle wychodzi, ale widać, że tu się odbiła. Jeden fenik chyba pruski. Tak jest. Przejdę mączę. To odbicie. Myślałem, że dwie monetki, jak to się zsunęło. Ale nie. No ale jest ładnie. Takie coś to już cieszę. Znowu coś okrągłego wykopane. Kurde. Zobaczymy, co to jest. Ach, to PRL, kurde, a tak 5 zł, kurde. No, miało być tak fajnie, no ale każda moneta cieszy. Zobaczcie to. A miało być złoto, kurde. Miało być złoto. No jest, 2 złote, a nie złoto. Także gitara. Tu było 2 złote, a tu jeszcze jest sygnał. O,
i 5 zł, kurde. Jeszcze jest. To się komuś posypało? To gwóźdź. Chyba już tyle. No ale 7 zł w jednym dołku jest super, super hiper. Takie monety to cieszą. Tak, lecimy dalej. Tu był dołek. To uciekło. O, zmija. W tym dołku wyciągłem coś brudnego, a teraz po wyczyszczeniu ładny guziczek. Elegancki, malutki, ale fajne ma zdobienia. Że tu było 7 zł, a tu guzik. W oddali widać mokradła i bobry powaliły drzewa. Poobgryzały, nie wiem, czy to będzie widać. Jakieś zbliżenie dam. I teraz przy takim powalonym drzewie dołek wykopany i jest jakaś monetka jeszcze zaklejona tu. O, 5 groszy współczesne. W takich hasztach drobny sygnalik. Już wiem co, bo już to wykopałem. Tak to było. Jak już tak to było, to już wiedziałem co. Ale ładne. Ale ładne. O. Kurczę. Fajny strzał. Elegancko. Taki hasztach. Łopatą ruszyłem. O, widać? Widać. Kolejna dwójeczka. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy nie ma tu więcej. Sprawdzimy. Nie ma. Tylko ta jedna dwójka. No to już dzisiaj 9 zł. Wykopane już wyleciało, jak kopłem. Coś malutkiego, drobnego. Ale nie widzę co. Cieniutka. Zaraz to spróbuję zidentyfikować. I się włączę. Tak, przemyte, wyczyszczone, podejrzewam, że to jest pół silver grosza. Bo z tej strony za bardzo nie widać, ale tu widać Wilhelm pisze i jakaś tam facjata. Za chwilę wrzucę zdjęcia, jak to wygląda. Kolejna monetka. Nie, to guzik, kurde. A już myślałem, że jakaś monetka. Dobra, ale mam tu jeszcze obok sygnał. Jak wykopię, to się włączę. Tak, ten drugi sygnał, co miałem wykopać, to się okazało palmos. Dlatego się nie włączałem, nie nagrywałem. Zacząłem w śmietniku i kończę w śmietniku. Przy buncie, koch buncie. Zrobię podsumowanie. Bo dzisiaj pofanciło fajnie. Może tak nie jak na innych filmach, czy tam patrzę u kogoś, że tam kurde super takie fanty. No, ja się cieszę z tego, co mi wyjdzie, tak? A co mi wyszło dzisiaj, kurde. O, tu widać, jest po kolei. Chyba 5 groszy, 5 zł PRL. Guzik płaski, dwa razy po 2 zł. 5 zł, a to jest jakieś z tego z wentyla, to można, takie coś nie rozznajdowałem, parę razy znajdowałem. Nie wiem czy to
coś nie jest w harmonii, czy z czego to jest. Co tu jest? Znowu guzik. Guziki dzisiaj to płaskie. Zaraz coś tam chyba jest, ale nie, chyba płaskie. To kolejne groszówki. Taki guzik ładny, malutki. Znowu guzik, znowu guzik. Zaraz 5 groszy. Tu jest 10 groszy. To jest fajne. Hyperjugend. Nie wiem, czy to była przypinka, czy to jest kordzika, ale ładne. Tu jest jeden fenik pruski, przejdę mące. No i pół silber grosza. Także sreberko dzisiaj też wyszło. A co jeszcze może? Śmieci dużo, tam kapsle, tam nie będę pokazywał. Jeszcze łyżka teraz na koniec mi jakoś wyszła. A, nie tylko łódka, bo jeszcze całkiem na początku łódka jeszcze wyszła. O. Łódka, łóżka. Pieruny. Kurwa, wyciąga dalej, tu już. Pieruny, śmieci. No. Druty, kapsle. Ile trzeba się nakopać, żeby coś znaleźć. Ale tak jak powiedziałem, kto polmosów w lesie nie nakopie, ten srebra do domu nie przyniesie, tak? Ktoś tak napisał i super fajnie napisał, kurde, takie prawo detektorysty. Dobra. No tak, jeżeli się podobało, zostawcie lajki, subskrypcje i co? I do kolejnego filmu. No. Mam nadzieję, że znowu będzie jakieś fajne fanty. Ostatnio to trochę było kiepsko. No dzisiaj jedynie co mi tu fajnie wychodziło. No to jeszcze raz. Cześć i do następnego.